Tato, mamo, kochani rodzice, chcielibyśmy Wam podziękować za to, że byliście z nami od samego początku. Za to, że na Waszych oczach stawialiśmy pierwsze kroki oraz przy Was wypowiadaliśmy pierwsze słowa. Pokonując często tak wiele trudności, opiekowaliście się nami i wychowywaliście, aby w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie. Nie bylibyśmy dzisiaj tutaj razem, gdyby nie Wy. Chcielibyśmy Wam podziękować za to, że zawsze służyliście nam dobrą radą i pomagaliście nam nawet wtedy, gdy mieliście puste kieszenie. Zawsze chcieliście nam dać to, co najlepsze i często zapominaliście o samych sobie. Dlatego w dzień tak szczególny, z głębi serca chcielibyśmy Wam podziękować za to, że znosiliście wszystko to, czego nie sposób było znieść. Za to, że kochaliście nas nawet wtedy, gdy kochać się nie dało. Oraz za to, że nigdy nam w życiu niczego nie brakowało. Mamo, chciałbym Ci podziękować za Twą miłość, ciepło i wyrozumiałość, które nauczyło mnie być dobrym człowiekiem. Dzięki Twym wskazówkom oraz dobrym radom pokazałaś mi, co w życiu jest najcenniejsze. Dziękuję Ci za wszystkie nieprzespane noce, z obawy o moje zdrowie oraz te, gdy martwiłaś się, dlaczego jeszcze nie wróciłem do domu z imprezy. Powtarzałaś, że zawsze jest warto wierzyć w marzenia. Teraz wiem, że często rezygnowałaś ze swoich po to, by pomóc realizować moje. Dziękuję Ci, mamo. Mamo, chciałabym Ci podziękować za gorący rosół i pyszne pierogi, które zawsze na mnie czekały po powrocie do domu. Dziękuję Ci za wszystkie rozmowy, pełne troski i ciepła, mądrych wskazówek, które zawsze były dla mnie bardzo ważne. Wiem, że od Ciebie nauczyłam się, jak być ciepłą i wrażliwą osobą. Tato, dziękuję Ci za poranne pobudki, pomoc w nauce ortografii i matematyki. Dziękuję Ci za nieustępliwość i trzymanie mnie w ryzach, za to, że przypominałeś mi o wszelkich ważnych sprawach, gdy moja pamięć zawodziła. Dziękuję Ci za inwestycje w edukację i rozwój. Dzięki nim nauczyłem się, jak być lepszym człowiekiem i prawdziwym mężczyzną. Kochani rodzice, dziękuję Wam również za moją siostrę Anię. Kochany tato, dziękuję Ci za Twoje podróże do Lublina, za Twoje wsparcie i pomoc podczas moich studiów, za to, że obdarzyłeś mnie cierpliwością i zaufaniem, gdy uczyłeś mnie jazdy samochodem. Za to, że mogłam czuć się przy Tobie bezpieczna i mogłam liczyć na Ciebie bez względu na porę. Kochana siostrzyczko, dziękuję Tobie za cierpliwość i wsparcie w trudnych chwilach. Przepraszam za wszelkie kuksańce i dziękuję za pomoc w sprzątaniu. Bardzo mocno Was wszystkich kocham. Kochani rodzice, chciałabym również podziękować Wam za cudowne rodzeństwo, bez którego dzieciństwo nie byłoby takie same. Za cudownych braci Artka i Krzyśka, dzięki którym każdy dzień był pełen przygód i niespodzianek. Za wspaniałą siostrę Martę, która zawsze towarzyszyła mi w moich zwariowanych pomysłach. Dziękuję Wam z całego serca za Waszą troskę, zrozumienie i dobrą radę. Za to, że zawsze mogłam i mogę na Was liczyć. Jestem dumna, że jestem Waszą siostrą i bardzo mocno Was kocham. Thank you.
Kochani rodzice, dziękujemy Wam za dzisiejszy dzień, za wysiłek, jaki włożyliście, aby był najpiękniejszym w naszym życiu. Drodzy goście, na zakończenie chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim za to, że przebyliście kawał drogi. Najważniejsze jest, że jesteście tutaj i dzielicie z nami te cudowne chwile. Dziękujemy.